24 pytania. Rozmowa poranka. Przy mikrofonie Krzysztof Świątek słuchają Państwo Polskiego Radia 24. W tym momencie witam także słuchaczy pierwszy, programu pierwszego Polskiego Radia. Gościem specjalnym jest pan premier Mateusz Morawiecki. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Panie premierze, rozmawiamy w dniu szczególnym, w dniu kiedy myślimy z wdzięcznością, z miłością. Za wychowanie, za wartości, za pewnie niektórzy też za wiarę o naszych, o naszych mamach. Czy w tym napiętym kalendarzu, jaki Pan ma codziennie, znajdzie Pan czas na spotkanie z mamą? No, rzeczywiście najpierw chciałbym złożyć życzenia mojej mamie, ale także mojej żonie, która jest wspaniałą matką naszych dzieci, i wszystkim mamom za ich troskę, za ich radość, którą nam przekazały, a także za właśnie wszystkie te niesamowicie istotne wartości, fundament naszego życia. Życia, które nam przekazały. Miłość matki jest jedyna w swoim rodzaju, wszyscy to wiemy i wszystkim mamom chciałem złożyć najpiękniejsze, najserdeczniejsze życzenia. Skoro dzień matki to macierzyństwo. no Tutaj fakty są takie, że Pana rząd już dokonał wielu takich działań, programów, uruchomił programy społeczne, które sprzyjają macierzyństwu. No, 500 plus to oczywiste rodzinny kapitał opiekuńczy także obniżenie, obniżenie podatków. No ale skoro dzień matki, to zapytam, czy jeszcze w tej kampanii wyborczej pojawią jakieś programy, które będą wspierały macierzyństwo. Na pewno kolejny nasz program, który waloryzuje 500+, czyli 800+, to co zapowiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, jest konsekwentnie realizowane. Wkrótce ustawa, konsultacje, następnie wdrożenie ustawy, następnie te środki będą w budżecie zagwarantowane na kolejny rok i wszystko to realizujemy właśnie po to też, żeby mamom było łatwiej. Różne pięknoduchy z Warszawy czasami nie doceniają programów społecznych. Ja się cieszę, że ani one nie doprowadziły do spadku liczby osób na rynku pracy. Wręcz przeciwnie, mamy rekordową liczbę osób na rynku pracy, a jednocześnie też ogromnie zmniejszyły pokłady biedy w Polsce. To ogromny sukces. się odwołam do danych, bo te programy społeczne miały, zdaniem części także ekonomistów, ja pamiętam takie wypowiedzi, co prawda to sprzed kilku lat, głównego ekonomisty Platformy Obywatelskiej Andrzeja Żońcy, te programy miały demotywować, miały zdaniem części no polityków zachęcać do tego, żeby odchodzić z rynku pracy. Zresztą także Donald Tusk, przecież ostatnio w czasie jednego ze spotkań, Przedwyborczych mówił o tym, że taka klientela PiSu, no to odwołuje się do tych słów, to są ci, którzy chleją, biją jeszcze, jeszcze dzieci i nie splamili się żadną pracą. Pan mówi o tych danych, ja do tych danych Gusu sięgnąłem. Aktywność zawodowa dla osób w wieku produkcyjnym 18-64 lata, 81% najwięcej w historii. Historycznie także najniższa liczba kobiet bezrobotnych w marcu to było 449 tysięcy, w 2015 roku 816, czyli można powiedzieć dwukrotnie było wówczas więcej kobiet bezrobotnych. Nasz, tak. Jak to wytłumaczyć? Nasza razie? polityka gospodarcza i gospodarczo społeczna bardzo mocno kładła nacisk na tworzenie miejsc pracy, na miejsca pracy dla kobiet, na wyrównywanie szans dla kobiet na rynku pracy. Mamy jedną z najniższych tak zwanych wage gaps, czyli luk płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami wśród krajów OECD, nie tylko w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej oczywiście też. To ogromny sukces także naszego rządu. Ta luka się zmniejszyła w ciągu ostatnich 8-9 lat z ponad 7% na 4,5%. Mamy zdecydowanie największy udział kobiet na rynku pracy, a w ogóle udział osób na rynku pracy po raz właściwie pierwszy w ostatnich latach również jest powyżej średniej unijnej. To jest ponad 70%, średnia unijna 68,3%. To rzeczywiście... Pokazuje spójność naszej polityki i to, że staramy się, aby jak najwięcej osób na rynku pracy czuło się dobrze. Po prostu, jeżeli chcą być matkami, mamami, nasze drogie panie, to muszą mieć zdolność do pogodzenia kariery zawodowej, rozwoju zawodowego z życiem macierzyńskim. I długie urlopy macierzyńskie w Polsce, wszystkie nasze elementy polityki społecznej właśnie temu przede wszystkim mają służyć. Panie premierze pan powiedział o tym harmonogramie, ale odwołam się do Grzegorza Schetyny, który który mówi tak, cytuję, PiS nie zrealizuje 800+, już zajmują się innymi elementami z konwencji wyborczej, zaczynają się wycofywać, mówią o konsultacjach, no i tutaj twarda, twarde słowa Grzegorza Schytyny, kładźcie projekt na stół. Pan Grzegorz Schetyna i jego koledzy z platformy obywatelskiej zachowują się tym samym jak pokerzysta, który się spłukał ze wszystkich pieniędzy i zastawia swoje srebra rodowe, wykrzykuje wokół, że jest gotów postawić każdą tutaj pulę na stole, nie mając żadnych pieniędzy. Mieli Osiem lat na przeprowadzenie minimalnych chociaż programów społecznych. Jednak ekipa neoliberałów okazała się ekipą darwinistów społecznych. I dzisiaj y, pouczeń to naprawdę mogą udzielać, ale nie wiem, może swoim kolegom z jakichś innych, jeszcze bardziej neoliberalnych systemów rządzenia. My oczywiście realizujemy, przedstawiany przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, program bardzo konsekwentnie. Ustawa, konsultacje społeczne, ustawa przyjęcie na tej, rząd w tej kadencji. Tak, Sejmu. oczywiście, ustawa w tej kadencji Sejmu i to nie tylko ustawa, przecież o autostradach już właśnie przyjęliśmy ustawę. Przyjmujemy, Przyjęliśmy ustawę na rządzie, a dziś przyjmujemy na Sejmie ustawę o 14 emeryturze. To, co obiecujemy, to konsekwentnie realizujemy. Nasz znak firmowy to sprawczość i wiarygodność, ale ze sobą te dwie wartości, Polityczne, nie tylko zresztą życiowe, również są ze sobą ściśle bardzo sklecone. To jeszcze zapytam o jedną kwestię, bo wczoraj w programie Otwarte Karty minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział a propos tych darmowych leków dla młodzieży, czy dla dzieci, młodzieży do 18 roku życia i seniorów powyżej 65 roku życia, że to jest możliwe nawet od września. Decyzja zależy od pana jako premiera i od prezesa Kaczyńskiego. Czy jest decyzja w takim razie, że to może być nie od stycznia, a od września? Tak, zastanawiamy się teraz nad z jednej strony poszerzeniem palety wszystkich dostępnych leków. To są oczywiście dodatkowe, ogromne koszty, ale chcemy ulżyć i seniorom. I właśnie pytał Pan o matki. Dla mam bardzo często choroba dziecka nie tylko spędza sens powiek dosłownie, ale także w sensie finansowym. Wsparcie w zakupie leków, antybiotyków czy innych leków będzie bardzo wydatnym kolejnym programem wsparcia dla, e, dla rodzin, dla mam. A dla osób starszych, ale nie tych e, po 75 roku życia, tylko po 65 roku życia, również e, zastanawiamy się w gronie kierownictwa prawa i sprawiedliwości razem z panem Jarosławem Kaczyńskim, panem prezesem, czy nie zrobić tego jeszcze właśnie od września czy od października. A kiedy decyzja w tej sprawie? myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni. Panie premierze, też spore emocje wywołuje kampania związana ze zwrotem podatków, zwrotem podatków, który także wynika z obniżenia skali podatkowej. Ponad 17,5 miliarda złotych z tytułu nadpłaty podatku zwróci w tym roku skarbówka. To efekt polskiego ładu. Pamiętam, takie były sugestie, że kwiecień szczególnie to będzie taki moment, gdzie wszyscy zobaczą i się przekonają, czy polski ład przyniósł im pozytywny efekt. ale odwołam się no do wice... Zobaczyli i się przekonali. Się odwołam się do wiceprzewodniczącego Platformy co. Zarego Tomczyka, który powiedział, że to kampania rządu to oszustwo, zamierza złożyć wniosek do prokuratury i mówi tak, zabrać ludziom 100 zł, oddać 60, a zaresztę zrobić kampanię propagandową. Oszustwo i nadużycie uprawnień. To jest zarzut wobec pana. No jak tak powiedział pan Tomczyk, to będziemy musieli się rzeczywiście zastanowić, czy przeciwko niemu nie złożyć wniosku jakiegoś. Wiemy, jakie są dzisiejsze sądy. Ja wszystkie moje, wszystkie dwa moje procesy wygrywałem w pierwszej instancji. W drugiej wyroki zostawały odkręcone o 180 stopni. Wracając do tej sprawy, oczywiście nie tylko pan się myli, ale próbuje krzykiem, wrzawą i właśnie swoim własnym oszustwem przykryć tą przykrą dla Platformy Obywatelskiej prawdę, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą. Tą formacją czasów III Rzeczpospolitej, naszej najjaśniejszej, Wolnej Rzeczpospolitej, która najbardziej radykalnie obniżyła podatki. Panie redaktorze, to łącznie, nasza obniżka podatków, łącznie to jest około 46 miliardów złotych potężna, gigantyczna suma, która zostaje netto w portfelach naszych obywateli. To też był amortyzator inflacji. To też był pewien bufor przed tym, przed tym bólem. Był i jest przed tym bólem, który dotyka wszystkie rodziny w związku z ruską inflacją. Panie premierze, jeszcze pojawia się kwestia związana z finansowaniem. Chodzi o uzbrojenie armii. Są te ambitne. Zresztą my jesteśmy liderami tak naprawdę, jeżeli chodzi o kraje natowskie. Oczywiście poza pewnie Stanami Zjednoczonymi. A to w sensie ale... procentowym. Do to... PKB jesteśmy na porównywalnym. Na poziomie co Stany Zjednoczone w tym roku? No, ale podobne, potężne nakłady finansowe do 2035 roku nawet ponad 524 miliardy złotych, także Specjalny Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Czy na ten cel trzeba się zadłużać, czy są jakieś inne sposoby? No, z, czy można na przykład by było się postarać pan ma też częste wizyty w Stanach Zjednoczonych, może jakąś specjalną linię kredytową od Amerykanów? Właśnie dokładnie tak robimy, panie redaktorze. Chciałem tutaj w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować pani prezes Beacie Daszyńskiej, muzyczce, panu prezesowi Pawłowi Borysowi, byłemu ministrowi finansów, który też nam tutaj pomaga Tadeuszowi Kościńskiemu, ponieważ oni wszyscy właściwie bardzo dużo robią. Chciałem powiedzieć, nic innego nie robią, to może w przypadku Tadeusza Kościńskiego, natomiast wiem, pani prezes Daszyńska, pan prezes Bory, robią dużo innych rzeczy, ale sami bardzo często rozmawiają na rynkach finansowych na całym świecie właśnie o specjalnych liniach kredytowych również od tych, którzy sprzedają, to się nazywa vendor financing, czy różnego rodzaju montaż linii finansowo-kredytowych pod realizację tych zakupów inwestycyjnych, tak, żeby najbliższych kilka lat można było stosunkowo mniej płacić. Oczywiście najpierw wszyscy, i Koreańczycy, i Brytyjczycy, i Amerykanie domagają się zaliczki, więc te zaliczki często konstruujemy, czy to z budżetu państwa polskiego, podkreślam, za tym wszystkim stoi siła budżetu państwa polskiego, tego naprawionego budżetu państwa polskiego. Tego, przez który przeciekały pieniądze jak, durszlak w czasie, jak przez durszlak w czasie Platformy Obywatelskiej. I rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych też teraz udało się zbudować kolejne finansowanie pani prezes Daszyńskiej, pani minister Rzeczkowskiej też chcę bardzo serdecznie podziękować. To powinienem zrobić na początku tego fragmentu naszej rozmowy. I, i to jest kluczowe w zapewnieniu finansowania dla modernizacji polskiej armii. Panie premierze, słyszeliśmy w serwisie Polskiego Radia 24 wypowiedź profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jak tak na chłodno się w tej chwili zastanowisz, no to te prognozy prezesa Narodowego Banku Polskiego się Sprawdzają. Oczywiście zobaczymy, jaka będzie sytuacja na koniec roku. Czy pan by oczekiwał, bo atak był bardzo duży na, na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pamiętamy też słowa o wyprowadzaniu z gabinetu po wyborach Słowa Donalda Tuska. Czy pan oczekiwałby, że opozycja przeprosi prezesa Narodowego Myślę, Banku Polskiego? Że wiele języków powinno być teraz połkniętych po stronie opozycji, wiele przykrych słów odwołanych i jak najbardziej uznanie tych wszystkich prognoz, które Narodowy Bank Polski, mający znakomite instrumentarium, ale także wiele innych ośrodków przedstawiało. Były, było powątpiewanie, inflacja będzie rosnąć cały czas w tym roku, prawda? Tymczasem ona już od dwóch miesięcy spada i jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, absolutnie ten typu na przykład kolejny wielki kryzys energetyczny, którego się raczej nie spodziewam w takiej skali jak w zeszłym roku, bo cała Europa już się w dużym stopniu uniezależniła od ruskich źródeł, energii. O ile nie zajdą takie zjawiska, to rzeczywiście inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku. Panie premierze, to jeszcze krótko, czy jest już znany termin konwencji, kolejnej konwencji programowej, która ma dotyczyć spraw mieszkaniowych, Prawa i Sprawiedliwości? To, czego ona dokładnie będzie dotyczyła, to jeszcze zobaczymy. Natomiast na pewno w naszym programie sprawy mieszkaniowe znajdą bardzo istotne odzwierciedlenie. Pytał Pan o termin. Najprawdopodobniej będzie to pod koniec czerwca, za około miesiąc. Przypominam, gościem specjalnym Polskiego Radia 24 jest Pan Premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, to zapytam jeszcze o taką pewną dychotomię, która się pojawiła w wypowiedziach ważnych polityków niemieckich. W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger powiedział, że kwestia reparacji to jest otwieranie puszki Pandory, to byłoby niekorzystne dla wszystkich, dopytywany dokładnie dla kogo, powiedział dla Europejczyków. Ale kilkanaście dni temu Dietmar Nitan, koordynator do spraw polsko-niemieckich w rządzie federalnym Niemiec, mówił zupełnie inaczej dla portalu Interia. Finansowanie inwestycji związanych z poprawą Architektury bezpieczeństwa. Nad tym się powinniśmy pochylić. Mówił także o odbudowie ważnych obiektów, także budynków zniszczonych, czy infrastruktury zniszczonej w okresie II wojny światowej. Mówił także właśnie o finansowaniu. Tego wszystkiego co jest związane z architekturą bezpieczeństwa i w Polsce, i w na flance wschodniej. Masz chciałoby się powiedzieć: kuj żelazo póki gorące. Czy co, kruszy się ten po raz kolejny mur berliński niemiecki? Tu panie redaktorze najpierw kilka słów komentarza do tego, co powiedział pan ambasador Niemiec. Ja muszę powiedzieć, że się głęboko z nim nie zgadzam, ponieważ reparacje opłacałyby się również Niemcom. Wiem, że to może być szokujące, ale dla naszych polsko-niemieckich relacji, a daj Panie Boże będziemy kolejne tysiąc lat o siebie żyli, naprawienie tej wiecznej, sekularnej, straty tych, tych, tych łez i tego morza krwi, chociaż w minimalnym stopniu, poprzez właśnie uznanie reparacji, byłoby czymś jak najbardziej ze wszech miar pozytywnych. Stosunek Polski do Niemiec, stosunek Polaków do Niemców niewątpliwie by się poprawił. Więc pan ambasador nie tylko myli się w sensie moralnym, ale się myli w sensie jakby głębokim, głęboko politycznie społecznym, politycznym i społecznym, ponieważ byłoby to korzystne również dla Niemiec. Natomiast co do różnych wypowiedzi, chciałem podziękować tutaj panu ministrowi Arkadiuszowi Mulaczykowi, który konsekwentnie prowadzi te działania na całym świecie. Ale tak jak powiedzieliśmy, proszę przypomnieć sobie wystąpienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Zamku Królewskim na początku września, to będzie długi proces, to będzie trwało na pewno może nawet dekady, ale my od tego nigdy nie odstąpimy i wierzę, że kolejne pokolenia polityków będą się tego domagały, bo to tego wymaga nie tylko za dusiu za morze łez i krzywd, strat materialnych i niematerialnych, za utracone życie, ale tego wymaga prawda, sprawiedliwość, podstawowe wartości, według których wszyscy żyjemy. a tu mówi tu przedstawiciel rządu niemieckiego, koordynator do spraw polsko-niemieckich. Czy tego typu wypowiedzi są wykorzystywane w takich dalszych rozmowach Oczywiście, że tak i jak najbardziej przedstawiamy je szerzej. Że jakiś, fundusz, może rozmów... jakiś fundusz w takim razie, no, zamiast Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to może taki tak. finansowany przez Niemcy. we <laughs> My przede wszystkim wskazujemy na to, że rozmiar reparacji jest naprawdę bardzo duży. Nie możemy się zgodzić na to, że propozycje niemieckie będą naprawdę niewielkie i drobne. Czy nie zgodzi się sposób... tylko na odbudowie Pałacu Saskiego? No, 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 no właśnie, dobrego przykładu pan użył. Oczywiście, że Niemcy powinni już 50-70 lat temu odbudować Pałac Saski, zniszczony w okrutny sposób przez nich, barbarzyński sposób przez nich. Ale to... Byłaby tylko kropla w morzu, ogromnym morzu reparacji, które przedstawiliśmy w oparciu o bardzo solidny, przeanalizowany przez wielu ekspertów, historyków, specjalistów, ekonomistów, ekonometryków raport przedstawiony przez nas kilka miesięcy temu. Panie premierze, z tych, z takiego, z tych badań opinii społecznej, ja wiem, że jesteśmy pięć miesięcy przed wyborami, i pan za chwilę powie, że Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie będzie walczył o samodzielną większość, ale jednak no, musi być też analiza planu B, ewentualnie planu C. Czy gdyby pan musiał, gdyby takie wyniki się potwierdziły, też z przeliczeniem procentowym na mandaty, to znaczy, że obóz Zjednoczonej Prawicy zyskuje około 200, 210, może 215 mandatów, brakuje no, kilkunastu, może 20, może 25. Gdyby pan musiał, to wolałby pan koalicję z Konfederacją, czy może z PSL-em na przykład? Nie namówimy pana na takie spekulacje. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan w pierwszej części swojego pytania, będziemy walczyli do ostatniej minuty przed ciszą wyborczą, aby, aby po prostu osiągnąć no, co najmniej taki wynik, jaki mieliśmy w ostatnich dwóch wyborach, a to było równo 235. A czy, bo no, też je, śledzi pan materiały prasowe, też spekulacje, no to tu z kolei ja wiem, że dwa, około dwóch lat do wyborów prezydenckich, no ale... Pojawiają się też wypowiedzi ważnych polityków prawa i sprawiedliwości w, w kontekście Pana. Czy Pan w ogóle rozważa start w wyborach prezydenckich 2025 roku? Nie rozważam tego teraz, nie, zaj, nie zajmuję się tym w ogóle, koncentruję się tylko i wyłącznie na, na tym, abyśmy mieli zdolność do przekonania Polaków, wyborców, że warto nam zaufać, że nasza wizja, nasz program będzie programem naprawdę bardzo dobrym dla Polski, program odbudowywania, odzyskiwania tego, co Polsce się należy od wieków i co utraciliśmy przez naszą błędną politykę wewnętrzną 300 lat temu. A może do pewnych transferów politycznych dojdzie jeszcze przed wyborami? Tadeusz Cymański, poseł aktualnie suwerennej Polski, zapowiedział właściwie, no niemalże potwierdził, że on przejdzie do, powróci, bo to będzie powrót do Prawa i Sprawiedliwości. Należy się spodziewać jeszcze takich transferów przed wyborami? Prawo i Sprawiedliwość jest formacją otwartą. Jesteśmy też obozem wielkiego namiotu. Cieszymy się z powrotu wszystkich synów marnotrawnych. Cieszymy się ze wszystkich osób, które widzą Przyszłość w prawie i sprawiedliwości. Jednak też trzymamy się naszych uzgodnień koalicyjnych i to jest indywidualna decyzja wszystkich parlamentarzystów. Chciałem jeszcze to zapytać, że w takiej może trochę lżejszej konwencji, ale, ale jednak o sprawę poważną. Czy pan by się założył, o, no tak jak się to mówi, w, powinno się mówić, o butelkę dobrego napoju, że jeżeli Donald Tusk przegra te wybory najbliższe parlamentarne, to wycofa się z życia politycznego w ogóle? Czy pan by na to postawił? A średnio mnie to interesuje. Okej, okay, to zapytam o sprawę też poważną z kolei w kontekście rynku, rynku pracy. Sztuczna inteligencja. Mówi się o tym, że to może być albo szansa ogromna rozwojowa, albo zagrożenie dla rynku pracy. Są nawet takie doniesienia, że niektóre firmy, na przykład duża sieć te telekomunikacyjna, miała zwolnić już grupę pracowników odpowiedzialnych za takie krótkie filmiki multimedialne. Czy pan by raczej widział w tym szansę czy zagrożenie? Bo niektóre zawody, niektórzy przedstawiciele zawodu się bardzo obawiają utraty pracy. Sztuczna inteligencja to jest i ogromna szansa, i ogromne zagrożenie. Nożem można kroić chleb i, i można komuś poderżnąć gardło. To jest niestety miecz obosieczny, którym trzeba umieć się posługiwać od strony regulacyjnej. Dlatego podczas tego, tego tygodniowego spotkania z twórcą i z twórcami jednej z najbardziej popularnych aplikacji o charakterze znaczy posługującej się sztuczną inteligencją, ChatGPT. Rozmawialiśmy, większość tego spotkania właśnie o regulacjach, o takim uregulowaniu aplikacji posługujących się sztuczną inteligencją, wykorzystujących sztuczną inteligencję, aby nie czynić krzywdy. Teraz ponie czasie, wiele krajów patrzy na media społecznościowe nie tylko jako na coś wspaniałego, dobrego, czym one są, ale również na coś, co może spowodować odciąganie dzieci młodzieży, dorosłych ludzi od dobrych rzeczy może doprowadzać do głębokich frustracji do, 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 do bardzo złych spraw. I, i, I dzisiaj podejmują kolejne kraje, podejmują próby regulacji tych mediów. I, więc lepiej by było, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, niż po szkodzie, jak Jan Kochanowski pisał. Ale nie jest pan zwolennikiem tego, bo niektórzy m, mówią o tym, że należałoby w ogóle zamrozić pracę nad sztuczną inteligencją. Z kolei inni dodają, to by dało przewagę konkurencyjną chociażby Chinom. Ani pan... nie jestem za tym, ani nie uważam, że to jest możliwe. Panie premierze, też zapytam o plany, plany kampanijne. To są zapowiedziane, pan zapowiedział, potwierdził tę konwencję czy wyborczą, programową, przepraszam, konwencję programową w czerwcu. Kolejną konwencję Programową, Kolejnowu. bo mieliśmy znakomity ul programowy teraz, mhm. czyli serię debat prowadzonych naprawdę w ogromnym, e, z ogromnym zainteresowaniem publiczności, mediów, e, bardzo duże zainteresowanie mediów społecznościowych. Przypomnę, że tam było około pięciu tysięcy osób, przewinęło się około 5 tysięcy osób. A ta konwencja zapowiedziana we, we wrześniu to będzie ta kulminacja. To jeszcze kolejna, tak, tak. W tym trójskoku maj, czerwiec, wrzesień. Czy bo mm, powiedział pan, że jeszcze trwają prace nad ustaleniem takiego zakresu tematycznego? Tych, tych konwencji, szczególnie też tej konwencji czerwcowej, bo ten rynek czy, czy rozwiązania mieszkaniowe się pojawiały. Czy pan może chociaż w zakresie, wiem, że pan nie zdradzi szczegółów, bo to do końca będzie trzymane w tajemnicy, ale zakres tematyczny, bo teraz mamy bardzo dużo kolejnych zapowiedzi społecznych, o których rozmawialiśmy. Zakres tematyczny tej kolejnej konwencji? Właśnie, specjalny sztab pracuje nad tym, więc nie będę teraz wcześniej uchylał tutaj rąbków tajemnicy. A pana plany kampanii na najbliższy do, do końca czerwca, czy pan w ogóle nie przerwie teraz? Do... Nie przerywam, już, że tak powiem, jestem do, 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 do dyspozycji tutaj naszego sztabu i bardzo często już teraz jeżdżę, a w najbliższym czasie dalej chcemy kontynuować to, co widzimy z badań, że jest pewnego rodzaju pozytywnym zaskoczeniem dla ludzi, czyli uświadamianie, ile lokalnych inwestycji udało się przeprowadzić w ostatnich. W Kilku latach. Polacy kojarzyli inwestycje z środkami unijnymi. Tymczasem się okazuje, że ta remiza, ta świetlica wiejska, ta szp ten szpital, żłobek, przedszkole czy droga lokalna to są po prostu środki zabrane mafią, watowskim, środki wypracowane od korporacji międzynarodowych ze zwiększonego ponad dwa razy budżetu przez 7-8 lat. Środki, które oddaliśmy Polakom. Panie premierze, to już na koniec zupełnie takie lekkie pytanie, ale jednak no, pan też publicznie występował. Kto gra lepiej na gitarze, Pana zdaniem? Mateusz Morawiecki czy Jacek Kurski? A ja nie wiem, jak Jacek gra. Musiałbym posłuchać. w programie ja Moniki Ulejnów. Ja no to musiałbym najpierw posłuchać, to wtedy Panu odpowiem. Ja tam jestem gitarzystą takim bardzo amatorskim, ale rzeczywiście lubię sobie od czasu do czasu po, pograć na gitarze. Bardzo dziękuję. Gościem specjalnym Polskiego Radia 24 był Pan premier Mateusz Morawiecki. Dziękuję Panie Premierze. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję Państwu. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.